Proszę tam dzwonić. Mamy prośbę, by trzymać się też tematu. Wiele oczywiście spraw jest trudnych, wiele nas boli, ale dziś spór opuszczę Białowieską. A jeśli dom będę miał, będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny wieczorem. Co z tego domu, jak nie będzie, proszę państwa? Jak nie będzie czego, nie będzie. No nie będzie lasu. Co z tego domu? Że on będzie miał dom, jak nie będzie lasu. Po co znoju, padzielenoju. Także zielenoju, zielenoju. Pod sosnoju, pod zielenoju, spać para życie wymienia. Także zapraszamy. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom. Ekstra. Są przerwy dzisiaj, proszę państwa, to są burze, są wyładowania. Nawet ba, nawet straszyli tu końcem świata, że pod koniec tego miesiąca już będzie koniec świata. Tak to powiedzieli, lekko jakby to już należało się w ziemi, proszę państwa, ten koniec świata. Także no zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie, zobaczymy. Teraz każdy chce pieniądze zarabiać i każdy chce być w pracy. Widzisz, jak pieniądze są potrzebne? No nie jest tak, że... Mister Szyszko był w Częstochowie. My się znamy, podobaliśmy tak. I razem z kolegą po szczerbie, można powiedzieć. I chciałbym parę zdań powiedzieć na temat tej rozruby, którą tu nam próbuje narzucić Unia Europejska czy Komisja. Panie doktorze, panie Tomaszewski, niech pan tak trzyma. I pan Jan Szyszko tak samo. Róbcie swoje, róbmy i dbajmy o nasz interes. Nie słuchajmy tych dewiantów, bo ja nie wiem, co im się stało od kilku miesięcy. Czy oni chcą naszą ojczyznę jakoś rozbić, zlikwidować, czy coś, to się nie mieści w głowie. My tu słuchamy Radia Maria i telewizji z polskiej. I nie wiemy, co się dzieje. No ostatnio obserwowaliśmy, jak pan zabierał głos z panem doktorem ministrem Szyszkom. I tak trzymajcie. Chciałbym tylko pogratulować panu, panie doktorze Tomaszewski, bo jestem myśliwym, też mi zależy na tym, zbierałem podpisy. Dwa lata temu, jak pan Szyszko w obronie lasów, kilkaset podpisów zebrałem. I tak bardzo proszę, pozdrawiam pana i księdza ojca Grzegorza, wszystkiego najlepszego. Życzę wam sukcesu, bo trzymamy za was i walczymy o to, żebyście wygrali. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Pan wspomniał, pan Zbigniew, zresztą obronę lasu, zbieranie podpisów, to i leśnicy, i myśliwi. Tak, w ogóle trzeba powiedzieć, co to się dzieje, że przy każdej odsłonie politycznej próbuje się rozbroić tę formę organizacyjną, prawną Lasów Państwowych. Lasy Państwowe to jest pewien ewenement. Oczywiście pomyje różnych pomówień wylewają na nas, państwo w państwie i tak dalej. Państwowe Gospodarstwo Leśne to jest taka instytucja, która jest przedsiębiorcą, to po pierwsze. Samofinansującym się przedsiębiorcą, to po drugie. Która nie czerpie ze źródeł zewnętrznych, to po trzecie, która łoży olbrzymie ciężary i świadczenia pozadaninowe, a więc poza podatkowe
na rzecz rozwoju terenów niezurbanizowanych i ochrony przyrody. Mówi się cała puszcza parkiem narodowym, a mało kto wie, że z dobroci serca, w cudzysłowie ujmując to słowo, Lasy Państwowe od 2-3 lat włożą do 80 milionów złotych właśnie na działania ochronne w parkach narodowych. To jest niemała część, prawie połowa budżetu parków narodowych. Mało kto wie, że lasy łożą drugie tyle na budownictwo lokalne, drogowe. Mało kto wie, że Lasy Państwowe łożą na technika leśne. Te szkoły, gdzie kształci się kadra leśnika, leśniczych, kadra specjalistów od obsługi na przykład maszyn wielooperacyjnych. Mało kto wie, że łożymy niemałe pieniądze na naukę, 50 milionów złotych. I ten przedsiębiorca, równocześnie władając 1/3 terytorium kraju, jest gwarantem właśnie bezpieczeństwa ekologicznego, jest gwarantem mitygacji ulatniania się dwutlenku węgla do atmosfery. Ba, realizujemy taki projekt rozwojowy, leśne gospodarstwa węglowe. Ten projekt ma jeszcze bardziej zmusić zasoby leśne do pochłaniania dwutlenku węgla. Ale przede wszystkim ta instytucja stoi na straży takiej bezpieczeństwa terytorialnego kraju. Co to za państwo, które nie ma własnej ziemi? Lasy to prawie 1/3 terytorium kraju, ale to są lasy w rękach państwa. Nam powierzono te lasy, żebyśmy je używali do prowadzenia działalności na zasadzie samodzielności finansowej, ale równocześnie są to terytoria, które stanowią taki ruszt terytorialny kraju. Nie ma państwa bez ziemi. No, są państwa bez ziemi, ale one cierpią, krwawią. Każde państwo musi mieć swoją ziemię. I proszę zobaczyć, no lasy nie podlegają temu naciskowi pomocy publicznej, bo realizują swój rozwój z własnych środków. W tej chwili wystąpiła ta szalona klęska, 80 tysięcy hektarów powaliło jednej nocy. Czy my wyciągamy ręce po pomoc? Nie, już dawno opracowaliśmy program przywrócenia roślinności leśnej na tych terenach. W tej chwili, gdy mówię te słowa, 300 harwesterów, tych przeklętych harwesterów w Puszczy Białowieskiej, bo mówię to w cudzysłowie oczywiście, bo bez harwestera nie da się usuwać klęski kornika, ale 300 harwesterów od poniedziałku będzie uporządkować ten teren. Mało tego, wyasygnowaliśmy 35 milionów dobrowolnie środków z Funduszu Leśnego, aby dopomóc właścicielom lasów niepaństwowych, którzy to właściciele też ucierpiali. No bo oni też boleją nad tym, co zrobimy teraz z naddatkiem drewna. Kiedyś tak sprzedawaliśmy po jednym drzewie, ale, prawda? A dzisiaj jak tyle nam wymuciło, to, brzydko jaki mówiąc. To jest naddatek, to jest oczywiście bardzo dużo uszkodzonego drewna. No ja ubolewam oczywiście, bo takie jest przysłowie, z wrogami to sobie damy radę, gorzej z fałszywymi przyjaciółmi. Myśmy błagali, wprowadźcie do porządku prawnego definicję drewna energetycznego. No ruszyło się. Ruszyło się, ale myśmy wiedzieli, że wcześniej czy później przyjdzie ta klęska i to drewno energetyczne, czyli takie drewno już, można powiedzieć językiem potocznym, barachło, będzie nam pojawiało się, a przecież energetyka w ramach zazieleniania drewna, węgla, czeka na to drewno. Ale kończę ten wątek takim oto sformułowaniem. Komuś te lasy państwowe przeszkadzają. Stąd co odsłona polityczna, to najrozmaitsze pomysły, to konieczność walki o utrzymanie tej instytucji, której forma organizacyjno-prawna właśnie sprawdziła się przy okazji tej klęski. I teraz przyszedł czas na rozbrajanie lasów państwowych poprzez uderzanie w różnorodność biologiczną. Tę różnorodność biologiczną, którą leśnik ukształtował. Leśnik ukształtował w Puszczy Białowieskiej różnorodność biologiczną, oczywiście łącznie z tym, są bierną ochroną przyrody. Nikt nie mówi, że ta bierna ochrona przyrody nie jest istotnym czynnikiem kształtowania różnorodności biologicznej, tylko to jest różnorodność takich dojrzałych drzewostanów. A każdy lubi zbierać maślaki, czy oglądać słowika borowego, który na pewno nie lata w gęstym lesie, a maślak nie rośnie w starym lesie. Więc myśmy ukształtowali tę różnorodność biologiczną, a teraz się perfidnie uderza w lasy jako instytucję kształtującą różnorodność biologiczną właśnie w ramach wyeliminowania kolejnej instytucji, która jest istotnym czynnikiem kształtowania samostanowienia się w Polsce.
Proszę zobaczyć, jak równolegle uderza się w instytucję kościoła powszechnego i instytucjonalnego, jak uderza się w rolnictwo, w łowiectwo, a więc wszystkie elementy będące elementem kształtującym samostanowienie się Polski. Ja wywodzę się z rodziny, która strasznie ucierpiała w trakcie okupacji niemieckiej, żadnej hitlerowskiej, żadnej tam nacjonalistycznej, niemieckiej, tak, niemieckiej okupacji. I byli w obozach koncentracyjnych i ginęli podczas powstania warszawskiego w imię tego samostanowienia. I co ja mam teraz dopuścić, żeby istotny element kształtujący to samostanowienie został wyeliminowany pod hasłem, że niszczymy różnorodność biologiczną, gdy ją kształtujemy? Kształtujemy tę różnorodność. Uruchomiliśmy wielką inwentaryzację przyrodniczą. Po raz pierwszy w dziejach i my wiemy, że tam, gdzie odbywa się prawidłowa działalność, ta nieaktywna gospodarka leśna, tam dobra jest różnorodność. Tam, gdzie rozpadł się nam drzewostan świerkowy, tam się pojawiły takie trawy zwane czynnikami, tam już nie pojawi się odnowienie lasu, tam zanika właściwy stan siedlisk przyrodniczych. Krótko mówiąc, trzeba jak źrenicy wokół bronić tej instytucji, bronić polskiego rolnictwa, bronić polskiego modelu łowiectwa i dbać o nasz kościół powszechny, kościół instytucjonalny, a więc te elementy, które kształtują i decydują o samostanowieniu się naszej ojczyzny. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję. Teraz i zawsze. Dzwoni może na Maria Gdańska. Serdecznie pozdrawiam ojca i czcigodnych gości. No ja po prostu ręce opadają, jak się słyszę to wszystko. I ja przede wszystkim to, co w tej chwili słyszałam, pan dyrektor Tomasz Wyszyński podsumował. My musimy swoje robić i absolutnie ani o pięć nie ustąpić niczym. Zauważcie, jakie żenujące jest, że jedziecie na przykład, państwo jadą przygotowani, przygotowani merytorycznie, z konkretnymi dowodami do dyskusji, a tam po prostu w ogóle nie ma z kim rozmawiać. I to jest zarówno poziomy, słyszę, Komisji Europejskiej, jak i tam dalej, też Trybunału, bo po prostu nie ma ludzi kompetentnych, nie ma ludzi, którzy mają jakiekolwiek rozeznanie. Można powiedzieć, jacyś niedouczeni. Zresztą, jeżeli nie dadzą tam specjalistów, to jest też jakieś takie traktowanie Polski w lekceważeniu. Czyli mówiąc krótko, jest to czarno na białym pokazane, że tu chodzi tylko o gnębienie Polski, o uderzanie, żeby, jak to się mówi, żeby zawsze coś znaleźć. No popatrzmy, ile pary, energii, ministerstw, działania naszego rządu idzie na użeranie się na różne problemy. Zamiast robić sensownie, wprowadzać reformy, to się traci energię, siły, czas cenny na takie właśnie podjazdy i tą walkę właśnie z Komisją Europejską, która wyraźnie chce zabrać Polsce suwerenne decyzje. Dlatego absolutnie w niczym nic nie ustępujcie, bo jest to bardzo celowe, cenne działanie. Chcemy właśnie, żeby ten las był uratowany. Jeżeli ktoś czegoś nie rozeznaje, nie pojmuje, no to po prostu. I nie bójcie się, panowie, że będą jakieś sankcje, dlatego że jeżeli zawali się to wszystko i po prostu zniszczy resztę puszczy, to oni nam nie zwrócą żadnych odszkodowań z tego tytułu. W związku z tym, no szkoda tylko tej młodzieży i tak dalej, ale chciałam zapytać jeszcze przy okazji, bo jest taka organizacja Greenpeace Polska. Słyszałam, że ostatnio bardzo pożyteczne robi działanie w sprawie ochrony pszczół. Więc pomyślałam sobie, czy w tej kwestii, na przykład hotele i tutaj takie, żeby ratować, bo to głównie pszczoły giną z powodu, no niestety, chemizacji rolnictwa, czyli to rolnictwo wielkoprzemysłowe to je niszczy. Zresztą, czy tutaj, w tym zakresie, nie dałoby się z Greenpeace Polska nawiązać jakiegoś pozytywnego dialogu, może by oni, jako tam jest dużo młodych ludzi, przemówili do tego, bo w końcu jak się jednym zajmie, to chyba są w stanie zrozumieć tę sytuację. I poza tym naprawdę trzeba tutaj absolutnie postępować tak, żeby tę puszczę uratować, żebyśmy mogli się tym cieszyć. Zresztą to jest ideologia, ja to widzę jako ideologię, tak na przykład ideologia z tą emisją dwutlenku węgla. Przecież wiemy, gro dwutlenku węgla to idzie z oceanów, emisyjnie, poza tym duże państwa światowe się w ogóle tym nie przejmują, a my tu w Unii Europejskiej, te kraiki, niewiele nas jest, po prostu my tu mamy wpływać na przecież to jest absurd, dlatego trochę przyznaję, już kończąc moją wypowiedź, ze smutkiem, że
rząd wszedł do wyborów ewidentnie mówiąc, że będziemy wykorzystywać energię zieloną, która jest dostępna, bo jesteśmy zielonym Kuwejtem Europy, a tu słyszymy minister Turecki z uśmiechem mówi, że my musimy mieć energię jądrową. No i jakże to, kiedy mamy niewykorzystane takie zasoby energii zielonej, które mamy w Polsce, inwestycja olbrzymia, my wcale nie musimy, się kłaniać Unii Europejskiej, my nie musimy się dostosowywać, mamy być sobą, mamy być niezależni, absolutnie nie zgodzimy się na żadną energię jądrową i proszę tutaj odpoczniecie troszeczkę tymi lasami, żeby pan minister środowiska też mógł tutaj jakieś stanowisko zająć, bo chyba się ktoś wypowiada to, co nie ma pojęcia i to jeszcze z uśmiechem, że my się musimy unikać emisji. No jak to unikać? My mamy węgiel, trzeba zainwestować w czyste spalanie, trzeba zainwestować zieloną energię, mamy biomasę, mamy wszystko, wszystkim geotermię, źródła, które przecież są ciągle niewykorzystane i zawieszone nawet w Toruniu, gdzie można by już ogrzać i ludzie mieliby ulgę finansową w liście. Także po prostu jest tyle absurdów i bardzo proszę, myślę tak, że będziemy was ogarniać modlitwą, bo nie, ja tutaj naprawdę nie widzę i Bóg tutaj dobro musi zwyciężyć. Może by nawet jakąś nowennę, jakąś taką właśnie, by radio zaproponowało, żebyśmy mogli tutaj naprawdę naszych ministrów i panowie naprawdę bardzo, bardzo jeszcze raz wspieramy i prosimy. Nie poddawajcie się, róbcie swoje i nie ulegajcie niczemu, bo po prostu chodzi o niszczenie polskiej suwerenności. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz serdecznie potem jestem dumna, że mamy takich ministrów. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. No ja bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Może najpierw odniosę się do tej młodzieży. Ta młodzież rzeczywiście w tej chwili przebywa na tym terenie Puszczy Białowieskiej, zakłada różnego rodzaju obozy. Ja tak naprawdę ubolewam, że tyle spustoszenia w umysłach ludzkich uczyniono, tak przygotowano ten materiał, przepraszam za to stwierdzenie ludzki, żeby ta młodzież była absolutnie przekonana, że następuje wycinka puszczy. Proszę zobaczyć semantycznie, co oznacza sformułowanie wycinka puszczy. No, każdemu się kojarzy, że przychodzi pilarz i do gołego wycina, niszczy, unicestwia puszczy. No, lepsze byłoby stwierdzenie wycinka w puszczy. Ale oczywiście ona już bardziej, to sformułowanie bardziej odpowiada prawdzie. Tyle, że to, że się usuwa niektóre drzewa w puszczy, to jest właśnie działanie ochronne, ale tej młodzieży do głowy nie przychodzi, że tak naprawdę działo się tak od stuleci na terenie Puszczy Białowieskiej, jeżeli nie od wielu stuleci, że tam właśnie metodami gospodarki leśnej kształtowano różnorodność biologiczną. Tyle na temat tej młodzieży, która pewnie z dobroci serca tam jest i z pełnego przekonania, iż robi dobrze. Następnie bardzo dużo mówi się o tym, o działaniu Straży Leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej, że ona nie przyzwala, aby ludzie, ta młodzież zbliżała się tam, gdzie następują działania ochronne, gdzie pracują maszyny, które, że tak powiem, usuwają nadmiar drzew opanowanych przez kornika, czy nadmiar drzew, które stwarzają zagrożenie biologiczne. Po prostu tam nie wolno wchodzić, bo tam jest narażanie życia ludzkiego na szwank. I proszę zobaczyć, oprócz naszych niektórych stacji logicznie rozumujących, kierujących się bezstronnością, to jaki mamy przekaz w mediach mainstreamowych, że tam się dzieje straszna rzecz w stosunku do tej młodzieży, a nikt nie zająknie się, że codziennie ta młodzież wiednie lub bezwiednie w sposób rażący, narażając swoje życie i zdrowie, narusza prawo, wkraczając w strefę, gdzie nie powinna przebywać, gdzie ludzie nie powinni przebywać, oprócz tych, którzy tam prowadzą działania ochronne. Teraz jeżeli chodzi o kwestię związaną, tak mimochodem przywołaną pszczół, my jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, jeżeli to jest współpraca ukierunkowana na ochronę przyrody, ma ręce i nogi, na przykład z organizacjami, nie będę wymieniał jakimi, w tej chwili realizujemy taki program ochrony rybołowa. To jest taki gatunek ptaka drapieżnego, który u nas w zaniku jest
jest uruchomiony program. Wspólnie z organizacją pozarządową realizujemy program przywrócenia przyrodzie tego gatunku. Z organizacjami pozarządowymi realizujemy wielki program ochrony żubra. O, a przy okazji chcę powiedzieć i nawiązać do bezpieczeństwa publicznego. Mówiłem o tym podczas programu telewizyjnego. Komisja Europejska, jak mówiłem, wnioskowała do Trybunału, żeby dodefiniował Trybunał pojęcie bezpieczeństwa publicznego i słusznie, bo to jest bardzo skomplikowane pojęcie. 3 dni temu czy 2 dni temu nasz polski żubr przywrócony przez nas, przez Polaków w przyrodzie raczył przepłynąć Odrę, bo żubry jako ssaki pływają. I przeszedł na stronę niemiecką, ale długo się wolnością i życiem nie nabawił, dlatego że w imię kształtowania bezpieczeństwa publicznego, tak, w imię kształtowania bezpieczeństwa publicznego został zastrzelony w glorii prawa. Ale powracając do współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak najbardziej jesteśmy za. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi przy renaturalizacji torfowisk, a więc miejsc kształtowania ciekawej różnorodności, miejsc kształtowania retencji wodnej. Tam, gdzie odbywa się to na dobrych warunkach, rozsądnych, racjonalnych warunkach, tam oczywiście jesteśmy otwarci na taką współpracę. Jeżeli też w wypowiedzi pani Bożeny pojawił się wątek odnawialnych źródeł energii, jesteśmy jak najbardziej za lansowaniem odnawialnych źródeł energii. Lasy Państwowe realizują taki projekt rozwojowy samowystarczalności energetycznej naszej infrastruktury leśnej, ale także samowystarczalności energetycznej powiatów. To są tak zwane idea klastrów energetycznych. Chcemy dostarczać zieloną energię w postaci biomasy, tak żeby powiaty mogły na odcinku energetycznym być samowystarczalne. Realizujemy wielki projekt termomodernizacji naszej infrastruktury. Będziemy jako pierwsi stawiać takie słupki do ładowania samochodów elektrycznych, a więc jak najbardziej jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii. Będziemy je sami lansować i popierać. Realizujemy też w imię takiego bezpieczeństwa żywnościowego naszego społeczeństwa program lansowania zdrowej żywności opartej o produkty właśnie pszczelarskie i o dziczyznę. Proszę Państwa, byłem niedawno na takiej konferencji w Pałacu Kultury, gdzie przedstawiałem ten projekt nasz lansowania zdrowej żywności. Niedługo otworzymy takie promocyjne sklepy, gdzie będziemy promować tą zdrową żywność, także miód oparty na pszczelarstwie tym klasycznym, opartym o lasy. I dowiedziałem się od wykładowców, od lekarzy, że praktycznie 3/4 żywności sprzedawanej w naszych sklepach to jest trucizna. To są produkty rakotwórcze. Jesteśmy w przededniu wielkiej cywilizacyjnej choroby otyłości u młodzieży. Wszystko za sprawą niezdrowej żywności. Sami pokazujemy, że pszczoły to jest to. Mamy na gmachu naszej dyrekcji generalnej posadowionych 3 ule. Zebraliśmy już 20 kilo, okazuje się bardzo dobrego miodu. Proszę Państwa, okazuje się, że miód zbierany w środowisku wiejskim jest bardzo zdrowy, nie ma złych pierwiastków zawartych w sobie. No, pszczoły same są doskonałym tym narzędziem wybierania tych pożytków, które nie są skażone. Wiele zresztą instytucji w tym zakresie działa, także Ministerstwo Środowiska nasze ma ule na swoim gmachu, w swojej sieci. I jeszcze jedno, bo to też się przewinęło chyba w wypowiedzi pani Bożeny. Otóż myśmy wycenili straty, jakie już teraz w przyrodzie powstały w wyniku rozpadu drzewostanów świerkowych, w wyniku zaniku właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Wyceniliśmy to na kwotę 3,2 miliarda złotych, posiłkując się wyłącznie przepisami polskiego prawa, gdzie w przepisach o ochronie gruntów leśnych mówi się, ile trzeba zapłacić za 1 hektar lasu,
jeżeli chce się ten las przeznaczyć na cele nieleśne z tytułu ubytku przyrodniczych wartości na terytorium Polski. 8 milionów złotych. Ile rozpadło się, proszę Państwa, hektarów lasów w wyniku gradacji? 8 tysięcy hektarów. Łatwo wyliczyć, skąd te 3,2 miliarda złotych, które pojawiło się w odpowiedzi naszej na wniosek, ten pierwszy wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środka tymczasowego i o, że tak powiem, rozstrzygnięcie, kto ma rację w tym sporze już w postępowaniu procesowym. Radio Maria, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Elżbieta z Katowic. Ja przepraszam bardzo, dopiero włączyłam radio. Chciałam się tylko dowiedzieć, czy była poruszana kwestia ta, że ile milionów metrów sześciennych wywieźli z Puszczy Białowieskiej Anglicy, kiedy ona była w ich dzierżawie, a ile wywiózł Hitler. Czy te kwestie były w ogóle poruszane? To przecież... No to tyle właśnie chciałam się spytać, bo to chyba jest ważna sprawa, że nas się posądza, że nie degradujemy tą Puszczę Białowieską, kiedy przez tyle lat jest prowadzona gospodarka mająca na cel doprowadzenie do takiego stanu, jaki mieliśmy kilka i teraz tymi. Dziękuję bardzo. To wszystko, co chciałam. Szczęść Boże, Panie Elżbieto, bardzo dziękuję. No też ta kwestia urządzania lasu, że to urządzanie, te plany, to nie sprawa sprzed roku, sprzed 10 czy 20 lat. Zarządzania lasu to są takie dokumenty zatwierdzane przez ministra środowiska, które mówią, co leśnicy mogą robić, żeby użytkować zgodnie zresztą współcześnie z encykliką Ojca Świętego w trosce o wspólny dom. Myśmy w trosce o wspólny dom działali przez dziesięciolecia, realizując plany urządzania lasu. Ta encyklika nas strasznie ucieszyła, bo ona jakby potwierdziła to, co robiliśmy przez dziesiątki, a nawet setki lat. Więc plan urządzania lasu, te dokumenty są zabezpieczeniem przed nieroztropnym korzystaniem z zasobów leśnych, ale było rzeczywiście w historii Puszczy Białowieskiej i takie zjawisko, że udzielono koncesji takiemu koncernowi brytyjskiemu, który no, zaczął przystąpił, nie ważąc na te elementy, obowiązek równoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych do eksploatacji Puszczy Białowieskiej. I tutaj muszę przywołać postać Adama Loreta, protoplasty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pomnik którego przedwczoraj odsłoniliśmy po wielkiej, ciężkiej robocie biurokratycznej, która zaskutkowała przez lat 13 tonami papieru, no co myśmy przeszli, żeby odsłonić pomnik tego bohatera, który dzisiaj jest rocznica jego 17 września, jego aresztowania, bo on po prostu został przez NKWD aresztowany, do dzisiaj nie odnaleziono jego szczątków. I on właśnie wypowiedział tę koncesję temu brytyjskiemu koncernowi i on ustawił Państwowe Gospodarstwo Leśne na tory, po których my w tej chwili podążamy w realizacji właśnie zrównoważonej gospodarki leśnej, ukierunkowanej m.in. na kształtowanie różnorodności biologicznej i użytkowanie zasobów przyrodniczych, również dla dobra naszego wspólnego. Proszę, radiosłuchacze, popatrzcie naokoło, ile wśród waszych mebli jest mebli wykonanych z drewna. A skąd się to drewno bierze? Z fabryki drewna? Tak, z fabryki drewna w postaci lasu. To też nie możemy o tym zapominać, że mamy oto w naszej gospodarce taki ciąg produkcyjny suwerennie polski. Od drewna poprzez przemysł drzewny, rodzimy polski przemysł drzewny, a kończąc na naszych rodzimych zakładach budownictwa na przykład domów kubatorowych. Nawiasem mówiąc, realizujemy projekt promocji budownictwa drewnianego. O tym też nie wolno zapominać, że to jest jedna z funkcji lasu, żeby równocześnie kształtować bogactwo przyrodnicze i roztropnie korzystać z tego dobra w postaci surowca drzewnego, który to surowiec drzewny przecież jest zaczynem wielu innych przetworzeń skutkujących meblami, domami. To jest najbezpieczniejsze tworzywo, jeżeli chodzi o materiał budulcowy. Polska, zgodnie ze strategią
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma mieć przemysł drzewny rodzimy jako koło zamachowe rozwoju terenów niezurbanizowanych. I można dużo mówić na temat drewna jako budulca, ale nie wolno zamykać oczu i uszu na tę okoliczność, że to jest bardzo cenny materiał ekologiczny. Nawiasem mówiąc, również przetrzymuje on węgiel w sobie nieskończenie w długim czasie. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zawsze. Nadia z Warszawy się kłania. Witam ojca prowadzącego i gości serdecznie. Chciałam też dodać moje refleksje. Otóż ja byłam przekonana, bo właśnie lasy państwowe, to ja myślałam, że powstały, ja zawsze sobie to, że w 24 roku A okazało się, że w 25, bo uważałam, że to początek tego upaństwowienia to był w nowej, II Rzeczpospolitej. Ale podobno, czego ja nie wiedziałam, teraz zajrzałam do internetu i się pochwalę, że w 25 niestety w lutym już zostało to prawdopodobnie dlatego, też była własność, to być może zaoponowały te klasy, arystokracja ziemiaństwa, no i zdaje się, że zostało odwrócone. I teraz przeczytałam też, że to PKWN upaństwowił lasy 12 grudnia 1944, czyli to był taki dekret Bieruta z tego wynika. I te lasy powyżej 25 hektarów zostały upaństwowione. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że chwalebne jest, że tuż po wojnie była taka, przed wojną, przepraszam, mówię, że pospolitej taka inicjatywa, ale dziwi mnie, że za niecały rok została cofnięta, a potem były loty prywatne, a potem tak jak dekret Bieruta, prawda, upaństwowił domek, tak samo z tego wynika. Teraz dzięki panom to zajrzałam, bo tak mi brakowało tego elementu. A dlaczego o tym mówię? Bo na przykład Unia Europejska, właściwie pan Tusk, mnie się wydaje w ogóle, że pan Tusk był rzeczywiście rzecznikiem tej Unii, jak był tutaj, ponieważ najpierw był atak na te lasy, myśmy pisali te podpisy, zbierali to wszystko, a przecież lasy no, były państwowe od właśnie wojny, natomiast komuś to sobą w oku stoi. A jeszcze a propos Puszczy Białowieskiej, to przecież jest jeszcze na Białorusi część ogromna tej puszczy. I tu jest sprawa polityczna, że ta Unia się nadczepia. Proszę sobie zauważyć, że to jest ten sam las, ale w innym państwie nie należącym do Unii. Więc oni nie patrzą, co tam się dzieje, chociaż to jest ten jeden las, który przenikają te wszystkie tam korniki, niekorniki. I dla mnie to jest bardzo wielkie zakłamanie. Bo ja znam nawet taką pieśń piękną, chyba z Rosji, Białowieska Puszcza. Ja to czasami z internetu sobie biorę. Tak piękna pieśń o tej miłości do tej Puszczy Białowieskiej. Natomiast my takiej pieśni nie mamy, ale mamy puszczę. Dlaczego Unia tak patrzy politycznie, że nie ma granicy właściwie? No jak można wyznaczyć granicę, że nie przejdzie jakieś zwierzę, albo nie przejdzie kornik? I dla mnie to jest straszne, że myśmy bronili tych lasów. Już kończę. A teraz czepiają się, być może dlatego, że cała powojenne te lasy były przez cały ten czas państwowe, a przed wojną, no krótki czas. I dzięki temu one istnieją. Natomiast mnie to się analogią wydaje, że panów to takiego gnębienia w związku z tą podwyższeniem tych emerytur. Przepraszam, że to nie jest analogia niby, ale jest. Ponieważ pan Tusk też wprowadził to tak pospiesznie, wyrzuciwszy te głosy referendalne, być może to była już dyrektywa w Unii i dzięki temu może, znaczy ja mówię tylko od siebie i do mnie mywa. I dlatego może wpisał się dobrze, ale na szczęście w tym wypadku lasów jakoś nie doszło do tego. Natomiast tutaj Unia wyraźnie mówi, że nie można tego cofać, że nie można tego... To po prostu są dwa elementy podległości pewnych władz poprzednich do Unii. Bo i to chciano zrobić w taki sposób, żeby po prostu no, nie było lasów, a teraz do tej puszczy
czepiają się zastępczo. Niestety, jest mi bardzo przykro i jestem bardzo pełna szacunku, tak jak do Poczty Polskiej, która istnieje już 500 lat dla mnie, bo robię stanu zniszczyć ją niedawno, tak lasy państwowe. Ci ludzie zaufanie, kochają te lasy i u nas jest najwięcej lasów w całej Europie właściwie. Dlaczego nie pozwólmy na to, żeby ktoś nas gnębił bez powodu? No ja to już ta Pani Bożena Krańca to zamówiła. Także bardzo jest mi przykro, że się tak gnębi i trzeba przypomnieć u mnie, że ta puszcza jest trochę rozleglejsza. Niech sobie szukają tam na Białorusi. To tam się przydamy, ale oni nie będą ruszać w Białorusi, no bo nie jest wspólnie. I to jest tragedia. Życzę wszystkim zdrowia, przepraszam, powodzenia i trzymajmy się. No i do usłyszenia z Bogiem. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. Ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Można to cofa się, że tak powiem, historycznie. Istotnie. Odzyskania przez Polskę niepodległości po tych okropnych czasach zaborów. Już od pierwszych dni Rada Regencyjna mówiła o potrzebie istnienia lasów państwowych. My umownie oczywiście mówimy, że te lasy państwowe zaistniały w roku 1924, ale gdy zrobiłem taką kwerendę aktów prawnych, to powtarzam, już Rada Regencyjna mówiła o bezwzględnej konieczności oparcia gospodarki leśnej na lasy państwowe. Umownie mówimy, że w 1924 roku lasy zaczęły istnieć. Był taki jeden moment, że przez rok stały się one przedsiębiorstwem nastawionym na zysk. Leśnicy się zbuntowali i powrócono do tej formy organizacyjno-prawnej z 1924 roku i o tym pewnie radiosłuchaczka mówiła, o tym rocznym incydencie, ale te też nie przestały być lasami państwowymi. Adam Lore, pierwszy dyrektor lasów państwowych, bardzo wyraźnie w swoich przesłaniach podniósł, że gospodarka leśna ma sens, jeżeli jest makroskalowa i oparta o własność państwową. Co to znaczy makroskalowa? Jeżeli jest równocześnie prowadzona w oparciu o bardzo duże areały. Pierwszy przykład z najnowszej historii. 80 tysięcy hektarów, mówiłem o tym, powalił wiatr. Normalnie, gdyby to były lasy prywatne, to właściciele lasów prywatnych stanęliby bezradnie opuszczając ręce. Nawiasem mówiąc, też o tym mówiłem, przyszliśmy z pomocą dla właścicieli lasów prywatnych, bo oni nigdy by w życiu nie uprzątnęli bez tych środków z funduszu leśnego tych lasów, a to by stwarzało duże zagrożenie dla nas, dla naszych lasów państwowych. Także nieprawdą jest, że państwowy charakter lasów to jest okres od Bieruta. Nieprawda. To od 1924 roku te lasy prawie że w identycznej formie organizacyjno-prawnej trwają. W wypowiedzi radiosłuchaczki przywołano również tę część Puszczy Białowieskiej, która rozciąga się na teren Białorusi. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo teraz tak troszeczkę perfidnie powiedziałbym, odnosi się tę kwestię tej części Puszczy Białowieskiej, która jest na terenie Białorusi, twierdząc, a oni tam z Kornikiem problemu nie mają. Teraz nie mają, tylko mieli 10 lat temu. I co robili? No robili to, co powinni robić leśnicy, czyli po prostu uciekali z tym Kornikiem, wywozili to drewno opanowane przez Kornika. Z kilkunastu procent wyraźnie obniżył się skład gatunkowy drzewostanów, jeżeli chodzi o świerk, ale problemu ze świerkiem rzeczywiście nie mają. Tak trzeba było robić i u nas. I tutaj akurat paradoksalnie Białoruś powinna być dla nas przykładem, jak postępować z kornikiem na terenie Puszczy Białowieskiej. Jeżeli chodzi oczywiście o sprawę obniżenia wieku emerytalnego, no nie chcę na ten temat wypowiadać się, nie jestem w tym zakresie specjalistą. Może tylko powiem wyraźnie, że dla mnie, patrząc
jak ciężko zapracowana jest moja małżonka i jak była ciężko zapracowana, gdy nie była jeszcze, że gdy była bardzo czynna zawodowo, to ja się nie dziwię, że kobiety powinny odchodzić wcześniej na emeryturę, bo one są osobami dwuzawodowymi z istoty rzeczy. Radio Maria, proszę bardzo. Szczęść Boże, Janek z południa. Szczęść Boże Panu. Kłaniam się nisko. Fantastyczna audycja. Przysłuchuję się prowadzą samochód od dłuższego czasu. I nachodzi mnie taka myśl od dłuższego czasu. Jak jest względem naszego narodu były poczynione plany, skoro po zmianie biegu, dajmy na to zmianie biegu, po woli narodu, nastąpiła zmiana i nagle staliśmy się niesamowicie solą wokół sporej części świata. Jest to dla mnie niezmiernie zdumiewające, gdyż no, nie jesteśmy małym państwem, znaczymy, jak w Europie nasza historia tam wskazuje, też niemało. Jest to wielce, wielce dla mnie zdumiewające, próbuję w jakiś sposób to układać. Czyli to, że trochę podnosimy głowę, próbujemy stanowić o sobie samym, tak? Tak, dokładnie. I jeszcze jedna przerażająca rzecz. Mamy w Brukseli bardzo, bardzo wielu naszych ludzi. I nie umiem tego zrozumieć, jak można, jak się to mówi, bo jestem góral, kopać dołki jeden po drugim, gdy mamy iść, jak mówi pani premier, w jednej drużynie. A tu takie wypowiedzi, że tam trzeba zwrócić wzrok za lewo i rzucić na nas. Jest to dla mnie po prostu zdumiewające, zdumiewające. Dziękuję pięknie, idę na odbiór, spokojnej, dobrej nocy, kłaniam się nisko. Dziękuję. Słyszałem, że oprócz parlamentarzystów niemieckich, którzy są w Unii Europejskiej, to przynajmniej 10 tysięcy Niemców jest przy Unii Europejskiej i lobbują cały czas dla swojej gospodarki. Cały czas myślą o swojej gospodarce. Myślą o swojej ojczyźnie, o Niemcach. Tak, no to jest fundamentalne pytanie, fundamentalny temat, który został wywołany. Ja jeszcze raz mówię, jestem szefem lasu, ja powinienem stronić od polityki, ale nie sposób nie stronić, jak wykorzystuje się Lasy Państwowe do tej wielkiej gry politycznej. Proszę Państwa, może najpierw zacznę od tego, że brać leśna to 26 tysięcy chłopak. Mnie krytykuje się, że ja takiej tam rzezi personalnej nie zrobiłem, ceniąc przede wszystkim fachowość. Jest to prawda, no, duża część osób straciła swoje stanowiska kierownicze. Nikt nie stracił zaś zatrudnienia w Lasach Państwowych. Cenię przede wszystkim fachowość, jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą. I bez względu na to, czy ktoś kocha PiS, czy ktoś ugustia PO Nowoczesną, nie znajdziesz wśród tych 26 tysięcy leśników chłopa czy kobiety, która powie, że leśnik źle działa na terenie Puszczy Białowieskiej. I jeżeli ja teraz widzę, że tu przecież w Polsce rodzą się pisma, które są podpisywane tam w Brukseli i z Brukseli przychodzi atak na Lasy Państwowe, to ja tak się zastanawiam. Ludzie, tyle lat czekaliśmy na wolną Polskę, suwerenną Polskę. Czy nie znacie historii, czy nie widzicie, jak się kończył każdy przypadek, gdy odwoływano się do sędziego z zewnątrz, żeby rozstrzygnąć spór w Polsce? Dlaczego nie chcecie rozstrzygnąć sporu w Polsce? Proszę bardzo, dopuśćcie władzę, zmieńcie prawo nawet na prawo szariatu, nikt wam tego nie zabrania. Na razie porządek prawny jest taki, jaki jest, że nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu, a jeżeli plan urządzania lasu został poddany strategicznej oddziaływaniu na środowisko, to jest narzędziem kształtowania przyrody. To w Polsce, to bądźcie władze, zmieńcie prawo i nie odwołujcie się do sędziów zewnętrznych, tylko póki co to rośnie obecnej scenie politycznej, wynosi 45%, a wam spada. Róbcie tak dalej, a jeszcze bardziej będziecie stęsknieni uzyskania władztwa nad naszym państwem. Oby się to nigdy nie stało, bo jeżeli ja widzę, że są delegacje idące do Brukseli, proszące się o to, żeby ukarać leśników, w sytuacji, gdy szeregi leśników nie są homogeniczne pod względem politycznym, to mi się ręce załamują. Tutaj są sami profesjonaliści. Myśmy 100 lat,
kształtowali różnorodność biologiczną. 100 lat prowadziliśmy gospodarkę leśną. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy z racji mojej genezy rodzinnej, żeby pójść do kogoś i żeby on rozstrzygał nasze własne wewnętrzne spory. Proszę bardzo, zobaczcie władzę. Pokażcie argumenty. A wy idziecie i co? I prosicie kogoś o to, żeby nas ukarał? I proszę państwa, no byłem podczas Trybunału Sprawiedliwości. Widziałem tego wiceprzewodniczącego Trybunału. Czy on był chociaż przez 10 minut w Puszczy Białowieskiej? Mi się przypomina polityk, który zwiedzał Puszczę Białowieską, pokazywaliśmy mu te zniszczone drzewa przez korniki, jeździł 3 dni, już nie powiem z jakiego państwa, to był dyplomata, żeby nie kompromitować tego państwa, i na koniec pytał, no powiedzcie, ten kornik to jest tak wielkości psa czy kota? I taką wiedzą, posługując się politycy, rozstrzygają tam w Luksemburgu o tym, co się dzieje w Puszczy. Dlaczego nie przyjadą do Puszczy Białowieskiej? Dlaczego na własne oczy nie zobaczą tego rozpadającego się drzewostanu, a wydają wyroki decydujące o przyszłości pięknej przyrody, bo rzeczywiście ukształtowanej przez ręce ludzkie, przez leśnika, ale to nie jest pierwotna różnorodność, jak powiedziałem. To jest różnorodność ukształtowana przez rękę leśnika. Powtarzam, jeżeli tutaj ulegniemy, to zrobimy taki precedens, że naprawdę, jak to się mówi potocznym językiem, pójdą konie po betonie. I też możemy, panie dyrektorze, powiedzieć, że no, lasy państwowe, tak, to jest dobro naszego państwa. Popatrzmy, ile zakładów pracy zostało sprywatyzowanych, różnie się o tym mówiło. A dzisiaj jak gdyby no, próbujemy niektóre odzyskać. Zobaczmy z energetyką, z telekomunikacją, ilu sektor bankowości, w ilu sektorach my jesteśmy zależni. Teraz no, to nie są nasze własności, tak, u siebie. Gdybyśmy teraz zrobili tak z lasami, komuś na to pozwolili, no gdzie szukać, no, gdzie rozsądek i roztropność, tak można powiedzieć. Proszę państwa, mówi się, że kapitał nie zna granic. Otóż kapitał zna granice, zna narodowość. Ja się cieszę, że z ust premiera Morawieckiego niedawno, gdyśmy się spotkali wspólnie, wiele spółek Skarbu Państwa i Lasy Państwowe, i usłyszeliśmy od premiera Morawieckiego, że to jest ten element instytucjonalny, który powinniśmy jak źrenicy w oka strzec, dlatego że to właśnie buduje tą suwerenność gospodarczą. Nieroztropnie żeśmy roztrwonili majątek narodowy, te dobra rodowe. Na szczęście udało się obronić lasy państwowe. Ja jestem w lasach państwowych od 45 lat. No, nie palący się, to użyję takiego słownictwa krakowskiego, to jest styl krakowski, zaprojektowałem taką ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Pisałem ten projekt przez jedną noc, ile ja się nasłuchałem później chwalby, jaka to wspaniała ustawa. To jest jedyna ustawa, która pojawiła się w naszym obiegu z inicjatywy obywatelskiej, nawiasem mówiąc, i obecny prezes Prawa Sprawiedliwości był wiceprzewodniczącym komitetu uchwalającego czy wnoszącego do Sejmu tę ustawę, ale to była nasza odpowiedź na tą próbę, nieroztropną próbę roztrwonienia w ramach takiej niby reprywatyzacji tych lasów. Tak naprawdę to chciano użyć lasy do zaspokojenia wszelkich roszczeń reprywatyzacyjnych. Proszę zobaczyć, że w tej ustawie jest powiedziane, że roszczenia do lasów powinny być załatwione, ale poprzez rekompensaty z budżetu. Nie wolno rozwalić tej integralności zasobów leśnych w rękach lasów państwowych, bo to jest srebro rodowe samo w sobie. Rozpoliliśmy te dobra, w tej chwili próbujemy dokonywać repolonizacji banków na przykład. Proszę zobaczyć, co się stało, jak żeśmy z rąk naszych wypuścili rynek medialny. W tej chwili nie ma dyskusji. Ja patrzę podczas konferencji w oczy reporterów, widzę, że przekonuję ich swoimi argumentami, ale z góry wiem, że w życiu nie wychylą się z innym głosem niż głos linii programowej wynikającej z pewnych dyspozycji. Zrobiliśmy wielkie błędy i nie róbmy ich więcej, nie pogłębiajmy tego. Proszę bardzo, Radio Maryja.
szczęść Boże, i mówi Jerzy z południa. Ja chciałem jedną taką rzecz powiedzieć, bo podobna sytuacja, jak znaczy gradacja kornika miała miejsce ileś tam lat temu, nie tak dużo, na granicy Niemiec, Austrii i Czech. I tam jest pasmo Szumawa i Czesi zostali zmuszeni do tego, żeby nie ingerować w ogóle, a Austriacy robili to, co raczy polskie, nazwy państwowe, to znaczy usuwali zakażone drzewa. I w tej chwili można tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Austriacy mają las, mają biologię, a po stronie czeskiej jest tragedia ekologiczna i drzewa utraciły przydatność gospodarczą jakąkolwiek, bo nie można by ich usuwać, a w tej chwili się zaczynają to usuwać. No prawda, zupełnie jakaś totalna paranoja. Ale nie było wtedy żadnej Komisji Europejskiej, nie było żadnych nacisków, nie było żadnej sprawy przed Trybunałem, a też jest tam Park Narodowy Szumak, bo to tak się nazywa tam to pasmo. To pokazuje właśnie to, tak jakby inne traktowanie nas. Unia Europejska nie chce nas z tego wynika. Nie chce Polaków, może chcą nasze ziemie, może chcą nasze majątki, ale nas jako Polaków nie chcą, bo to ewidentnie pokazuje, prawda, że w podobnej sytuacji analogicznej inaczej był traktowany kraj z Unii Europejskiej, dawniej zachodniej, a inaczej zupełnie nowi uczestnicy Unii. To dziękuję Pani, można dziękuję. To znów świetna kwestia. Oczywiście ten przykład tych lasów, które rozpadły się od gradacji kornikowej, nam się podaje jako przykład, że tam, proszę bardzo, unieczyniono i wszystko jest ok. Pojechaliśmy tam. Rzeczywiście, część lasu zostawiono bez żadnej ingerencji tego, który się tam rozpadł w wyniku gradacji kornika. Tyle, że mało kto wie, że ten kawałek, no nie mały zresztą, lasu otoczono takim kordonem drzewostanowym, gdzie nie pozwala się wypuścić kornika, gdzie każde drzewo kornikowe jest usuwane. No to tak, można postępować, tyle że na ten kawałek lasu unieczyniony nikt nie wejdzie, bo tam jest niebezpiecznie publicznie. Proszę zobaczyć, w Parku Narodowym, na przykład w Puszczy Białowieskiej, w Białowieskim Parku Narodowym, czy w każdym innym parku narodowym, człowiek może poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. Natomiast nasze lasy państwowe są powszechnie dostępne i o to walczyłem. Walczyłem od wielu dziesiątków lat, żeby nasze lasy były powszechnie dostępne. Żeby każdy mógł wejść w dowolne miejsce, no poza miejscami młodego lasu, gdzie nie wolno niszczyć roślinności leśnej, zbierać grzyby, jagody, podziwiać przyrodę. Na przykład w innych ustawodawstwach jest powiedziane, wchodzisz do lasu na własną odpowiedzialność. Ale powracając do tego tematu właśnie czesko-niemieckiego. Tam, żeby w ogóle roślinność na tym terenie unieczynionym się pojawiała, no trzeba chronić ten kawałek zostawiony w unieczynieniu przed zwierzyną, bo zwierzyna lubi zjadać pojawiające się młode drzewka, te liściaste, prawda? Więc co się robi? No, spędza się, proszę Państwa, zwierzynę głową w zagrody i one już po tym spędzeniu na wiosnę nie wychodzą w tym samym stanie liczebności, w jakim były spędzone. Domówcie sobie sami. I to jest ta bierna ochrona przyrody. Powtarzam, jest przykład pozostawienia samemu sobie lasu, które się rozpadły. Jest kordon, który otacza ten kawałek, nie mały zresztą, lasu, żeby przez ten kordon nie wydostał się kornik, a w pozostałej części gospodarczej normalną gospodarkę leśną się prowadzi, gdzie ucieka się z kornikiem tak szybko, jak tylko można. Między bajki włóżmy ten przykład jako wzór do naśladowania. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Czy mogę mówić? Można, bardzo prosimy. Mam imię ja. Przepraszam za marny głos, ale jestem już stary i trudno mi mówić. Ale będę krótko mówił. Wypada bardzo często cierpienie, że obroniliśmy lasy państwowe. Ale proszę księdza, czy nie warto by tu wspomnieć o ustawie z 20 lipca, która zabiera lasy, te miejsce, kołacie lasy. W tych lasach
zmiana, dobra zmiana nie jest w porządku. Ustawa o pracy w marketach w niedzielę wlecze się kilkadziesiąt lat, a ta ustawa o lasach miejskich została uchwalona w ciągu kilku godzin, kilkunastu godzin. To jedna sprawa. Druga sprawa. Wszyscy się zastanawiamy, skąd się bierze takie absurdy, takie nagonka na Polskę. Bo to nie są Polacy. To są przybysze gdzieś tam z kosmosu i oni chcą Polskę zniszczyć, zdobyć i pogrzebić. No i to jest wszystko. Gdyby nasi rządzący byli ludźmi ambitnymi, to by powiedzieli, mamy w D waszą Unię, ale tego nie powiedzą, bo nie są ambitni, bo zależą od komuś, bo nie są samodzielni. Może do Bogu w Polsce. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Panie Janie, Panie Dyrektorze. No Pan Jan poruszył prawdopodobnie wątek takiej ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Tam rzeczywiście niedostropnie pojawił się taki przepis, że grunty leśne teoretycznie będą mogły być przekazywane do właśnie takiego Krajowego Zasobu Nieruchomości, co by później niewykorzystane do budownictwa mogły być zbywane dla pozyskania środków dla budownictwa właśnie tego w ramach realizacji Mieszkanie Plus. Myśmy się spotykali z ministrem środowiska, z ministrem infrastruktury i budownictwa. Przedyskutowaliśmy tę sprawę. Jest pełne zrozumienie, że grunty pokryte lasem są objęte ochroną, są objęte również ustawą o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Jest słowo honoru dane przez ministra infrastruktury i budownictwa, że grunty leśne nie będą znajdować się w Krajowym Zasobie Nieruchomości, bo one są dobre same w sobie, a zwłaszcza te lasy właśnie podmiejskie czy śródmiejskie. To są bardzo wartościowe lasy dla krótkich wypadów wypoczynkowych, rekreacyjnych i powtarzam, są tak silnie chronione przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, że nie mogą zmienić leśnego charakteru. Pan minister infrastruktury i budownictwa, człowiek bardzo roztropny, człowiek bardzo logicznie myślący, zrozumiał, że nie tędy droga. My sami będziemy realizować takie budownictwo drewniane, realizować będziemy projekt budownictwa mieszkaniowego oparty o surowiec drzewny i chciałbym pana Jana uspokoić, tych lasów nie będzie się zabierać na potrzeby budownictwa, dlatego że to jest skarb sam w sobie. Zaś jeżeli chodzi o ten wątek, że tak powiem, przybyszów z kosmosu, ja o tym już mówiłem. Rzeczywiście, że tak powiem, nie mogę zrozumieć ludzi tutaj urodzonych, w których płynie polska krew, iż uciekają się do pomocy zewnętrznej, żeby, że tak powiem, realizować swoje idee, które bardziej lub mniej wierzą. Ja bym tak nie potrafił. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja rozmowy niedokończone, spór o Puszczę Białowieską. Mamy jeszcze niecałe pół godziny na rozmowę. Naszym gościem jest pan dr inżynier Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem, jak na szyi wędrowca apaszka szamotane wiatrem. Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze, a tu są nasze, a tu są nasze. Jak suchy szlok w deszczystą noc, jak winny niewinny sumienia, że się żyje, nie umarło. Jak suchy szlok w deszczystą noc, jak i zaś rany celne zadane, jak lepić serce w krok potrzaskane. Jak suchy szlak w deszczystą noc, budowy kamień, ja na nim stanę, on na mnie stanie, on na mnie stanie, spod niego wstanę. Jak suchy szlak w deszczystą noc, jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętymi powiekami.
Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Jarosław Wejherowa na Kaszuba. Prosimy. No, jako mieszkańcy Wejherowa mamy to wielkie szczęście i dar od Boga, że jesteśmy w sąsiedztwie Puszczy Darczyńskiej. Kilka minut zaledwie zajmuje nam znaleźć się już w tym kompleksie pięknym i zadbanym leśnym. Co do Unii. Starzy ludzie, panie doktorze, starzy ludzie mówili,